Drodzy księża, bracia i siostry, wśród lekarzy są specjaliści od różnych chorób. Idziemy do nich, kiedy nam coś dolega. A do kogo pójść, jeśli choruje nam dusza? Mój lekarz duszy to Chrystus. I to będzie motto kazań pasyjnych w tym roku. I w każdą niedzielę będziemy rozważać jedną z chorób duszy współczesnego człowieka. Będziemy mówić o zagubieniu, o rozczarowaniu, o samotności. Będziemy też rozważać problemy obojętności, bezradności i bezduszności. Dzisiaj o zagubieniu. Zagubienie jest częścią naszego życia. Zgubić można różne rzeczy. I zdarza się też zgubić drogę. Można zgubić niewinność, szlachetność, a nawet honor można zgubić. Ale można też zgubić siebie. Brak rzeczy zgubionych pewnie boli. A jak boli utrata wartości, które tworzą naszą osobowość? Gorycz bólu po stracie siebie. Trudna do opisania. Rzeczy zgubionych zazwyczaj szukamy. Utraty tego, cośmy w sobie mieli, jeszcze niekiedy żałujemy. Ale coraz rzadziej szukamy siebie. Dlaczego? No bo szuka ten, kto sobie uświadomił, że coś zgubił. Mieć świadomość utraty. Mieć świadomość zagubienia. Moi drodzy, poszerza się dziś grono, którzy nie są świadomi tego, że się zgubili, że coś w życiu utracili. Na jakąkolwiek uwagę na ten temat, na każdą pomocną sugestię, reagują nerwowo, a niekiedy agresywnie, a temu, kto im zwraca uwagę, zarzucają wręcz, że on jest nie w porządku. Nieświadomość zagubienia. Moi drodzy, wydaje mi się, że dzisiaj człowiekowi zaczyna brakować wstydu. Dawniej ludzie wstydzili się swoich braków. Dzisiaj obnoszą się nimi bez odrobiny zażenowania. Co więcej, podnoszą swoją słabość do rangi stylu życia. Popatrzcie, zagubienie może stać się stylem życia. Przyzwyczajamy się do życia, na które się wewnętrznie nie godzimy. I wmawiamy sobie, no tak się zdarzyło, co na to poradzić, nie ma wyjścia, takie życie. Zagubienie. Na dworcu centralnym w Warszawie widziałem kilka gołębi. Nie wiem, jak się tam one dostały. Żyją w zamkniętej przestrzeni i tak fruwają z peronu na peron, karmią się okruszynami chleba, resztkami z ludzkiego życia, piją brudną wodę i żyją. Nie jest to jednak szczęśliwe życie gołębia. Jak się z tego zagubienia wydostać? No przez dworcowy tunel wjeżdżają i wyjeżdżają pociągi, ale tunel jest ciemny. I gołębie się boją, choć pewnie czują, że przez ten mroczny otwór można się wydostać na świat, gdzie się fruwa wysoko, gdzie można się czuć szczęśliwym gołębiem. Jednak ich strach jest tak ogromny, że nie ryzykują. Pewnie już się przyzwyczaiły i dalej żyją, choć nie jest to życie godne wolnego ptaka. Egzystują. Zagubienie stało się stylem życia człowieka.
człowieka, który już sam nie czuje, że się zgubił. Człowiek zgubiony chce, żeby Kościół zaakceptował ten jego stan. Oczekuje błogosławieństwa dla swojego zagubienia. Problem polega na tym, że człowiek, któremu poplątało się życie, nie chce dać sobie powiedzieć, że nie żyje tak, jak powinien. Często nawet nie próbuje czegoś w swoim życiu prostować, ale uparcie domaga się, żeby Kościół zaakceptował jego styl życia. A gdy Kościół w Kościele nie znajduje aprobaty dla swojego nieuporządkowania, wtedy go atakuje. I w ten sposób zagubiony człowiek chce wprowadzić także Kościół w swoje zagubienie. Bracia i siostry, w dzisiejszych czasach nie ma już wielkich ateistów. Ateistów, którzy stawiają sobie pytanie o Boga, nie mogli czy nie byli w stanie w Niego uwierzyć. Dawniej ci, którzy nie przyjmowali Boga, a wszystko postrzegali jako przypadek czy zrządzenie losu, no sami przyjmowali sobie jakieś normy, według których żyli. Sami stawiali w życiu sobie pewne wymagania. Dzisiaj niewierzący to nie klasyczni ateiści. To ludzie, którzy analizują słabości Kościoła, ale nie pytają o Boga. Rozumiecie? Nie pytają o Boga. Nie ma wielkich pytań i nie ma głębszego zamyślenia nad sobą. Powiedzmy wprost, nie ma głębokich pytań i nie ma głębokich odpowiedzi. A słabości Kościoła, które też są pewnego rodzaju zagubieniem, uczynili oni usprawiedliwieniem dla własnego zagubienia. Dlatego trzeba wyraźnie powiedzieć, Kościół nie jest wspólnotą doskonałą. Bywają w nim tacy, którzy się pogubili, ale to nie zwalnia Kościoła od wskazywania drogi. Chrystus, szukając zgubionych, przez nich został ukrzyżowany. Został zabity przez tych, którzy się w życiu zgubili. I ten Chrystus żyje w Kościele niedoskonałym, grzesznym. I w nim szuka tych, którzy mu się zgubili. Ernest Bryl słowem poezji dotyka misterium tego uzdrowienia Kościoła. I pisze tak. Jak ten chleb, co już spleśniał, a został wezwany, bo zdał się chlebem, który mamy dzielić. Jak woda, co się nagle zaczęła weselić i nie cuchnęła więcej rdzą i chlorem. I każdy nagle poczuł, jakby dotknął rany drugiego, jak gdyby przyjaciel nieznany dotknął rąk naszych, co były spocone, brudne, a teraz nagle oczyszczone. Bracia i siostry, istnieje bowiem społeczny wymiar wiary. Wspierać się w odnajdywaniu zagubienia. Nie oskarżać się, ale się modlić za siebie, abyśmy nie zgubili Boga, który nas szuka. To zagubienie wydarza się także w świecie duchownych. Przy święceniach kapłańskich czy składaniu ślubów zakonnych przyrzeka się oddać całe życie Jezusowi. No, piękne doświadczenie miłości totalnej. Cały dla Boga. A później przychodzą codzienność, osobiste wygody i powoli, kawałek po kawałku, zaczynają zabierać tego, który siebie Bogu ofiarował. Łamanie posłuszeństwa usprawiedliwiamy wtedy osobistą roztropnością,
wolnością, a brak ofiary godzinami pracy i nawałem innych zajęć. Odejście od ubóstwa ogólnie przyjętym standardem życia. I wtedy się gubimy Bogu, a właściwie sami gubimy się w Kościele. I takie życie przestaje smakować. Zabłąkani szukamy po śmietnikach namiastek życia, żebrząc o zagubione szczęście. Bracia i siostry, coraz częściej pada też oskarżenie pod adresem młodego pokolenia, że jest zagubione, że odrzuca Kościół, nie chodzi na lekcje religii, że się nie modli. No, moi przyjaciele mają dwie dorosłe córki. Wychowane w domu katolickim, obie do kościoła nie chodzą. I zapytałem kiedyś ich ojca, co sądzisz o swoich córkach? O, dobre dziewczyny. Uczynne, wykształcone, życzliwe. No ale co z ich wiarą, pytam. No właśnie. Po chwili ciszy powiedział wie ksiądz, chyba nie umieliśmy przekazać im wiary. To, co im przekazywaliśmy, to były obrzędy, a nie myślenie o Bogu. Nie przekazałem córkom mojego osobistego myślenia o Bogu, a może inaczej, nie umiałem im przekazać tej mojej rozmowy z Bogiem. Jakoś się tego wstydziłem. A teraz żałuję. Wie ksiądz, obrzędy bez żywej relacji z Bogiem wcześniej czy później się nudzą. Potwierdzeniem tych słów są wypowiedzi młodzieży po bierzmowaniu. Mówią tak, proszę księdza, w moim domu to wciąż słychać tylko rano i wieczorem pacierz, w niedzielę do kościoła, a w piątek bez mięsa. I dziś ta młodzież już nie praktykuje. Dlaczego? Ponieważ nie rozumieją, dlaczego mają to robić. Bo młodzi nie tyle odrzucają Kościół, ile go właśnie nie rozumieją. I trzeba ich szukać nowym opisem rzeczywistości Bożej, jakby innym językiem, pojęciami zrozumiałymi dla tego pokolenia. Oni są blisko, ale chcą rozumieć, dlaczego mają coś robić. Szukać dzisiaj młodych ludzi oznacza być przekonywującym człowiekiem wiary i cierpliwego towarzyszenia. Odnosi się to do księży, do katechetów, rodziców i wychowawców. Wiarą nie można zarządzać. Można tylko do niej podprowadzać, ukazywać sobą, własnym życiem, jak piękne jest życie w obecności Boga. A to o wiele trudniejsze niż wypełnianie obrzędów i obowiązków. Ale zagubienie młodego pokolenia ma jeszcze inne oblicze. Pewien ojciec zapytany w wywiadzie o kondycję dzisiejszej rodziny powiedział: dziś w rodzinach rządzą dzieci. Jak się to stało? Dopytywała dziennikarka. I po chwili milczenia mężczyzna rzekł: wie pani, stało się to z powodu naszej wygody. Dla świętego spokoju ulegamy naszym dzieciom. Przecież mnie nie stać, aby nie zgodzić się na żądanie mojego syna. I żeby nie było kwasu w domu, przymykam oczy na kaprysy mojej córki. I nie ma świętego spokoju. Zamiast tego jest niepokój, bo dzieci nami rządzą. Pogubiły się role. Nie jesteśmy rodzicami wychowującymi, ale ludźmi robiącymi wszystko, żeby spełnić pragnienia dzieci. I tak naprawdę to chyba my, rodzice, zgubiliśmy naszą rolę wychowawczą. A może myśmy się sami w tym zamęcie zgubili? Również człowiek wierzący,
praktykujący może się zgubić, nawet w swoich obrzędach. Podejmujemy tak wiele modlitw i innych aktów wiary, tylko czy pamiętamy po co? W jednym z warszawskich liceów z okazji 1 listopada, więc Dnia Wszystkich Świętych, przygotowano wernisaż, a więc wystawę portretów świętych. Było ich około 20. Ojciec Maksymilian, ojciec Pio, matka Teresa z Kalkuty, Jan Paweł II i wiele innych. I obrazy ustawiono tak, aby zwiedzający nie przeszli obojętnie obok tej wystawy. I po środku tych obrazów stała duża rama, a w niej napis: czas dla ciebie. Czas na ciebie. Pomyślałem sobie, że ta pusta rama z napisem czas na ciebie czeka na mnie. Przecież zostałem powołany do świętości. Czyżbym się gdzieś zawieruszył Bogu? Świętość. Jak się o nią dzisiaj trzeba troszczyć, o nią dbać, aby wiatr współczesności jej w naszych pragnieniach i sercach nie zgasił, nie wywiał. Max Weber, niemiecki socjolog, mówi, że społeczeństwo nie chce religijnych wirtuozów. Najbardziej pożądane jest religijne przeciętniactwo. Społecznie bezpieczna jest letnia religijność. Świętość niesie bowiem zagrożenie. Pewien profesor socjologii pisze, że żeby społeczeństwo trwało w swej funkcjonalnej strukturze, świętych musi być mało. Pojawienie się osoby świętej wszystkim komplikuje życie. Święci są niebezpieczni, bo zaburzają ustalony porządek. Bracia i siostry, my żyjemy pomiędzy pragnieniem świata i pragnieniem Boga. Świat woła: nie przesadzaj, bądź człowiekiem. A Pan Jezus prosi: bądźcie święci, jak ja jestem święty. Jak trudno żyć w tym pomiędzy. To jest napięcie. To jest życie. I jak łatwo można się zgubić. Jak łatwo można zgubić pragnienie świętości w tym przeciągu. Obyśmy się nie zgubili, uciekając od tego, co mamy, czasem uciekając od tego pragnienia świętości. W pewnym klasztorze dwóch mnichów odnalazło starą księgę. Nieznany autor twierdził, że daleko, na końcu świata, tam, gdzie niebo i ziemia stykają się ze sobą, można znaleźć drzwi, które prowadzą do Królestwa Bożego, w którym można znaleźć szczęście. I mnisi wybrali się w drogę. Szli długo, bo ich horyzont się ciągle oddalał, aż wreszcie odnaleźli upragnione wejście. I tak bez większego żalu spojrzeli za siebie, żegnając ten świat, w którym żyli, którym chcieli opuścić. I z nadzieją przekroczyli drzwi i znaleźli się ponownie we własnym klasztorze. Zrozumieli wtedy, że to jest miejsce, w którym niebo i ziemia się spotykają. Że to jest wejście do Królestwa Bożego. Moi drodzy, zagubienie to często niemożliwość zaakceptowania swojej własnej ścieżki, swojego własnego życia, swojego własnego losu. I boimy się życia, które jest nam przeznaczone. Brak nam odwagi, aby wybrać wreszcie swój los, aby się zgodzić na swoje życie. Dlatego często błąkamy się, rozważamy w myślach różne warianty. I żyjemy z dnia na dzień zagubieni w swoim życiowym powołaniu. Zagubione powołanie to jest bolesna strata. Zgubić swoje życiowe powołanie. Podobnie jest z honorem.
W jednej z arii opery Rossiniego Turek we Włoszech słyszymy przestrogę: kiedy tracisz honor, nie ma końca twojej żałobie. Najsmutniejsze jest to, że ci, którzy utracili honor, w ogóle nie przeżywają żałoby. A przecież honor to jakby jeden z odcieni godności człowieka. Jakże wielu utrata honoru przestała w ogóle boleć. Tymczasem utracony honor niczym zagubiony brylant toczy się po ulicznym bruku. Bracia i siostry, niebezpieczeństwo zagubienia może dotyczyć również wiary. Świat proponuje dzisiaj mnóstwo przeróżnych rodzajów duchowości. Wielu ludzi twierdzi, że każda religia czy wyznanie na swój sposób obiecują zbawienie, Bożą opiekę, pomyślność, wsparcie. W wielu religiach rzeczywiście możemy znaleźć ziarna mądrości, dobroci, szlachetności. Zatem, którą z tych dróg podążać, aby się nie zgubić? Co wybrać, żeby nie popełnić błędu? Jest tylko jeden Bóg, który dobrowolnie i z miłości umarł za człowieka. Jest tylko jeden Bóg, który obiecał wziąć na siebie każdy mój grzech. I jest tylko jeden Bóg, który zapewnił, że w Jego domu jest mieszkanie dla każdego człowieka. Bracia i siostry, nie ma takiego oddalenia, z którego Bóg nie potrafiłby sprowadzić cię do siebie, powiedział święty Augustyn. To też ogromna pociecha dla tych, którzy błąkają się z dala od Boga. Owszem, wielu z nas w ostatnich miesiącach zgorszyło się Kościołem, rozczarowało kapłanami, przestało przychodzić do świątyni. Weszli na drogę wiary indywidualnej, niemalże prywatnej. Ale czy to dobrze? Doświadczenie wielu wieków historii Kościoła pokazuje, że człowiek zagubiony, osamotniony to łatwy cel demona. On ci podpowiada, podszeptuje, że idziesz drogą uczciwą, bezpieczną, a w rzeczywistości twoje zagubienie narasta. Zagubione statki na szerokim morzu. Jak wrócić, kiedy mgła coraz gęstsza, horyzontu jasno nie widać, a fale morza coraz mocniej biją w rozkołysany statek? Jak wrócić? Na brzegu morza stoi latarnia. Na Kalwarii stoi krzyż. Miłość pulsuje na nim niczym światło morskiej latarni. Miłość jest. I ta miłość daje znać zagubionym duszom, że jest ktoś, kto na nich czeka, że jest port, w którym można bezpiecznie zacumować. Popatrzcie, krzyż na wzgórzu, latarnia Boża. Tęskniąca miłość wyczekuje powrotu swoich wydoroślałych dzieci. Krzyż. Tu pulsuje miłość. Kto ją zobaczy, może się uratować. Niegasnące światło odwiecznej miłości. Daj się uratować. Daj się uratować temu, który siebie utracił, aby ocalić ciebie. Amen.